Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, staram się zacząć robić filmiki takie 6-sekundowe, czyli jednominutowe, czyli można powiedzieć shorty, to jest takie krótkometrażowe, takie podsumowanie. No teraz dzisiejszy filmik, no to będzie więcej niż 60 sekund, no ale to jest takie przygotowanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy będzie zainteresowanie. No w każdym bądź razie dzisiejszy filmik będzie o mężczyznach, którzy są przekonani, że są kobietami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No i wszyscy są zaskoczeni konsekwencjami, przewidywalnymi konsekwencjami na temat mężczyzn, które wierzą, że są kobietami. No i wszyscy naokoło również zaczęli zgadzać się na to, że są kobietami. No, największy taki, najbardziej taki ciekawy przypadek, no to jest przypadek pływaczki. Ta pływaczka ma prawie 2 metry wzrostu, no i teraz wygrywa z innymi zawodniczkami, wszystkie bije rekordy światowe, rekordy uniwersytetów, koledzi amerykańskich, po prostu jest fenomenalna. Wygrywa około tak 10-12%, jest szybsza niż pozostałe zawodniczki. No tyle tylko, że nazywa się Lia Thomas, a 3 lata temu jeszcze nazywała się tam Peter czy Steven czy coś takiego. No i zadeklarowała się, że jest kobietą. Jeden z uniwersytetów przyjął ją z entuzjazmem do ligi pływackiej. No i te wszystkie te pływaczki muszą pływać, te wszystkie pływaczki, które mają no całą tą hydraulikę kobiecą, można powiedzieć, no i jak to niektórzy mówią, łękotkę w odpowiednim miejscu. No, nie będę mówił, jak to się prawidłowo nazywa. No, ten nasz kolega, czy ta nasza koleżanka, która pływa, nie ma. Ma cały ten sprzęt jeszcze męski. Nie było żadnej amputacji, nie było kastracji, nie było czegokolwiek. No i tu jest następna sprawa, to właśnie jest to w New Jersey. No w New Jersey jest taka sytuacja, że dwie kobiety zaciążyły w więzieniu. Dwie kobiety w żeńskim, kobiecym więzieniu zaciążyły z trzecią kobietą. No tyle tylko, że ta trzecia kobieta to jest kobieta w ciele mężczyzny, która wierzy, że jest kobietą. Prawo w New Jersey nie nakazuje amputacji, nie nakazuje kastracji, nie nakazuje zmiany całej hydrauliki męsko-damskiej. No taka kobieta jest właśnie, siedzi w więzieniu w New Jersey. No, jest jedno takie więzienie, tam jest 800 więźniarek, no i na te 800 więźniarek jest 27 kobiet, które w zasadzie mają hydraulikę męską. No i ta hydraulika męska spowodowała to, że dwie kobiety zaszły w ciążę za obopólną zgodą. No i teraz dyrektor Wydziału Więziennictwa tłumaczy, o co to chodzi. No jest więzienie kobiece w mieście Clinton. Clinton, no tak jak były prezydent się nazywał, Clinton. No tam zawsze w tym więzieniu to były jakieś najróżniejsze afery seksualne. No były afery seksualne pomiędzy klawiszami, czyli tymi strażnikami. Były afery najróżniejsze pomiędzy tymi więźniarkami i tak dalej, i tak dalej. Gubernator New Jersey w zeszłym roku to w ogóle planował zamknąć to więzienie, które jest jedynym więzieniem dla kobiet. Nie ma tak, że powiedzmy pół na pół, jakoś tak jest osobne budynki i tak dalej, i tak dalej. No trzeba pamiętać, że w New Jersey, kiedy COVID się zaczął, no to w ramach właśnie pilnowania zdrowia
więźniów, to tam dziesiątki tysięcy, no może tysiące najróżniejszych bandziorów, przestępców, kryminalistów zostało wypuszczonych. Tak, także cała ta sytuacja społeczno-prawna, no to jest kompletnie postawiona na głowie. No dlaczego na te 800 więźniarek jest tak dużo tych kobiet, które urodziły się mężczyznami, no bo było to, sprawa została założona przez właśnie kobietę, która biologicznie jest mężczyzną, no i została ta osoba siedziała w więzieniu męskim przez 18 miesięcy, no i ACLU, czyli American Civil Liberties Union of New Jersey, założył sprawę. W sądzie ta kobieta wygrała, no i zaczęła być, odbywać swoją karę w więzieniu kobiecym. No i tak jak tych 27 podobnych przypadków, no i dwie kobiety zaciążyły. ACLU, no to jest ciekawe, to było ACLU, no to była taka organizacja, można powiedzieć, sionistyczna, żydowska, która walczyła przeciwko niesprawiedliwości społecznej. W latach 50. no to ACLU broniło, to oni tak pojmowali wolność, że wolność słowa w Ameryce to była taka, że oni walczyli o to, żeby narodowi socjaliści amerykańscy mogli przejść przez miasto, żeby zrobić pochód. I akurat narodowi socjaliści, czyli hitlerowcy, no te dzisiaj w Ameryce tylko mówią nacji, nikt nie rozumie, co to znaczy nacji, że nacji to jest socjalista, no, że to jest socjalista i chcą budować socjalizm, no mówią, że nie chcą budować narodowego socjalizmu, no ale w każdym razie ACLU to były takie początki. Oni walczyli, że każdy ma prawo powiedzieć czy zachowywać w ramach wolności wypowiedzi. Nawet narodowi socjaliści, hitlerowcy mieli prawo maszerować. Dzisiaj ACLU stanęła na głowie, no i reprezentuje osoby, które chcą odbywać swoją karę więzienia razem z kobietami. No i wszyscy się zgadzają, jeżeli mężczyzna się deklaruje, że jest kobietą, no to ma prawo tam być. Cała ta przepisy z New Jersey, no to nie wymagają kobiet, które wierzą, mężczyzn, którzy wierzą, że są kobietami, są traktowani praktycznie jako kobiety, no i tam nie ma medycznych wymagań, tak, także to jest Wydział Więziennictwa nie może w zasadzie, nie chce komentować na jakichś ruchów dyscyplinarnych, czy decyzji dyscyplinarnych, czy decyzji, gdzie ci więźniowie będą, te więźniarki będą siedziały, no ale zawsze Wydział Więziennictwa najbardziej patrzy na to, żeby było właśnie bezpieczeństwo i zdrowie tych indywidualnych więźniarek, które są w zasadzie pod obiegą Wydziału Więziennictwa. W zeszłym roku jedna z więźniarek założyła sprawę sądową przeciwko tej polityce genderyzmu w więzieniach stanowych. No i tam oskarżeniem to było takie, że w zasadzie są ścigane, no, mają nieprzyjemne kontakty z tymi więźniarkami, które były kiedyś więźniami. No i że w zasadzie oskarżała, że tam dochodzi do gwałtów męsko-damskich i tak dalej, i tak dalej. No dyrektor ACLU z New Jersey, no to broni jak dyrektorka, broni jak lwica, mówi, że to trzeba pozwalać
właśnie tym kobietom, żeby siedziały w więzieniu kobiecym, żeby, bo to są prawa, że to są prawa stanowe i lokalne i że to jest ponad wszystko. Ciekawe jest to, że związki zawodowe wszystkich tych klawiszy, tych strażników i spora grupa ludzi, którzy w zasadzie pracuje tam, no jest przeciwka. Jest przeciwko tej polityce, jest przeciwko temu, żeby dochodziło do takiej właśnie sytuacji, no, że teraz kobiety zapładniają kobiety. Ogólnie rzecz biorąc, no to mówią, że to jest bardzo szkodliwe. Związki zawodowe strażników i pracowników więzienia mówią, że to jest bardzo szkodliwe, że to jest niedobre dla ogólnej grupy tych kobiet w więzieniu. No i zadaje jeszcze więcej tego stresu i obciążenia psychicznego dla tych oficerów, dla tych strażników, którzy pracują tam, tak? Także to i związki to mówią, no i tam pośrednio dyrekcja. No teraz śledztwo zostało wszczęte i imiona i nazwiska osób zainteresowanych nie zostały ujawnione, no ale to coś się przegrzewa, to się wszystko przegrzewa, takie przewidywalne sytuacje zaczęły się działać, no i teraz będzie coraz więcej rozmów na ten temat. No i mam nadzieję, że wybory międzyprezydenckie w listopadzie 2022 no wrócą do normalności. No to jest raczej chyba coś nie tak. No, mam nadzieję, że normalni demokraci zrozumieją, że taka sytuacja jak w tym więzieniu kobiecym w New Jersey, no to nie jest prawidłowa. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście na świecie, na którymkolwiek z kontynentów, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na takie sytuacje, żeby nawet wasze lokalne więzienia nie miały takich sytuacji jak więzienia amerykańskie, no szczególnie w tych komunistycznych stanach. New Jersey to jest zaraz obok New York, no to jest bardzo, bardzo lewacki, bardzo demokratyczny stan. No i tam takie prawa przechodzą, nie potrzeba właśnie medycznej operacji, wszystko wystarczy deklaracja. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, jeżeli mieszkacie w New Jersey, no to chyba nawet wy się drapiecie po głowie, czy to jest prawidłowe, czy to jest dobre. No, najśmieszniejsze w tym wszystkim będzie to, że te dwie więźniarki, które zaszły w ciąże, przypuszczalnie będą wypuszczone z więzienia, no jako matki po urodzeniu, pójdą na przedwczesne zwolnienie. Później ta kobieta ze spermą, która je zapłodniła, zaskarży Wydział Więziennictwa, dostanie 5 milionów. No i przypuszczalnie cała ta trójka będzie żyła długo i szczęśliwie za te pieniądze, które zapłaci podatnik amerykański. Zdrowia dla normalnych.